Mam nadzieję, że ostatni run keeperem, bo Tainted Keeper, o nim będę później mówił. Dzień dobry. W końcu nie zaczynam z Curse Roomem obok mnie, co jest wyjątkowo ciekawe. I dzisiaj cel jest jedyny. Trochę się pośpieszyć i dostać dychę najwidoczniej, wow. Olewam treasure roomy, chciałbym jakby zainwestować w planetaria, bo idziemy na bestie. Więc te treasure roomy i tak sobie odzyskamy. Co to za pieniądze? Dycha? Piątak? Jeszcze każde te dropy mi siadły? Co jeszcze w sklepie jakiś broken item, co wy na to? Nie do końca. Ale poczekajmy. Chciałbym jeszcze znaleźć secret room. Może secret roomek oddam. Może to jest znak, że mam ten przedmiot kupić. Ale najpierw właśnie tego rockbottom znaleźć. Chwila, ja bym chciał, żebyś ty kolego. Nie! Spokojnie. To nie jest tak, że prawie wybuchłem. Dobra. Nie ma tutaj, okej. Co? Ile ja dych dostanę na tym piętrze? Halo? Pay to win skin. Proszę, zgrywajcie to. Do tego reskina keeper, on jest pay to win. Okej, i mamy już... Czemu ja to tak dziwnie powiedziałem? Mamy bossa, ale najpierw bym zobaczył tutaj secret roomka, może? Nie. Ja bym podniósł piątaka jakiegoś, zobaczył czy jest bomba w sklepie. Proszę. Jest. To teraz jak chcę to zagrać? Tutaj na dole secret rooma nie było. Chociaż nie wiem, czy ta bomba trafiła to. W tym jest problem. Zróbmy tak, zbiorę całą kasę, zobaczę ile ja w ogóle tych pieniędzy mam. Wooden nickel nie jest słaby. Ani trochę, to jest pierwsze piętro. Ubiję najpierw bossa, zobaczę czy jakieś bomby dostanę, czy jakieś inne ciekawe rzeczy. W ogóle najłatwiejszy Larry Junior. Po prostu trzymać się tak z boku i bić go tak w tył, żeby kilka części naraz wybijać. Jakby bardzo, bardzo łatwy. Dobra, daj mi bomby. Chciałbym więcej prób na secret roomka, bo to może być huge, jeżeli się to uda. Nie do końca to, co szukałem, ale wiem jak to wykorzystam. Nie no, musiała ta bomba trafić, tutaj secret rooma nie ma. To ja bym spróbował tu. Tu może być, to jest dobre miejsce. To weźmy, postawmy bombę tutaj, żeby przy okazji sklepikarza się pozbyć. Jest secret room. Niestety bez przedmiotu. W skrócie bezużyteczny. Wezmę ten red steel, on mi się przyda na early game, bo omijam właśnie te treasure roomy i nie mam trochę co z nimi robić. Ja to chcę. Weźmy. I tak mam health upa tutaj na dole, więc powiedzmy, że nasz streak przeżyje. Myślę, że jak nie będę się tak wywalał głupio. Wadą jest to, że jak umrę, to będę z jednym sercem biegał i na one shota będę. Ale zaletą jest to, że to jest jeden do gapiego i że jak umrę, to nie umrę na dobre. Jeszcze zanim przejdziemy do downpura bądź drossa, to weźmy sobie raid stew. No ten damage bardzo się przyda, bardzo, bardzo. Próbuję zagadać, żeby było 2137. Nie będzie 2137. Ty okrutna gro, nie ma papieżowej liczby obrażeń niestety. No ale dobra, lecimy do drossa. Okej, okay. Teraz mam większą szansę na planetarium i też ominę ten treasure room. Omijanie treasure roomów na alternatywnych piętrach, kto ogląda moje filmy, to wie. Potwieram te skrzynki. Oddało. Jak się omija i potem w ascendzie się wchodzi do tych treasure roomów, to widać oba przedmioty, żaden z nich nie jest ukryty. Więc najlepiej jak się idzie pod strategię omijania treasure roomów, to właśnie alternatywnymi piętrami. Dobra, jest skrzyneczka z pigułą. Spróbujmy. Pigułka mocy, dobra, może być. Okej, mamy sklep, w którym mamy Bearfright i mamy Piggy Banka. Wow, to już jest przesada po prostu. Te sklepy mi tą grę wygrają. Ja już nie mogę umrzeć. No ile umrę i będę z jednym HP. I kolejny piątak, co to jest? Super secret tu na dole przy okazji. Wiedzieliście to? Że tutaj będzie super secret? No właśnie. Mogę z tego wyjść na plus. Ale w sumie nie chce mi się z tym bawić. Ja tu mam Red Steel do wykorzystania i Boss Rusha do zrobienia, bo Boss Rusha też chcę niestety już zrobić. Tak bardzo nie chcę unlocka Sticky Knuckles, ale trzeba po prostu. Jak chcę zestrikować całą postać, zrobić 100%, to muszę. Dobra, ten już umarł. Zobaczymy, co dostanę w moim pierwszym Devil Dealu. To po prostu wezmę, coś świetny przedmiot. O, biorę oba. Są to świetne przedmioty. I lecimy jeszcze nie dalej. Jeszcze chciałbym secret roomka na szybko znaleźć, który może być tutaj. Proszę, dziękuję. Mamy w nim bombę, tylko bombę. No dobra, niech będzie. Biorę jeszcze tą monetkę i lecę dalej. Dross 2, szkoda, że nie downpour, bo osobiście wolę downpour, ale niech będzie, mi to tak bardzo nie przeszkadza. W ogóle teraz jak widzę, że na tym seedzie niesamowicie dobrze siadają dropy z Wooden Nickla, to ja mogę mieć naprawdę spore obrażenie i dostałem Krampusa, który umarł i dał mi bardzo dobry przedmiot, dziękuję ci pięknie kolego. Czyli nie muszę się już przejmować, że Devil Deal, że mnie może na niego nie stać, że coś, bo po prostu już mam z niego item. I co myślicie o secret roomku tutaj, co? Dziękuję. Dobrą passę mam jakąś dzisiaj. Bardzo
dobry run. Wszystko idzie idealnie. Nie, jakby, o, tutaj dużo pieniędzy na start, mogę coś kupić, dostałem Berfrighta, co daje mi tank, jakby bycia bardziej tanki, Detketa, który jest częścią do Gapiego i może potencjalnie mnie uratować. Idealne rzeczy dostaję, tylko jeszcze dostać jakieś synergie, jakieś po prostu ofensywę, bo defensywy to już mam bardzo dużo i dostałem Squeezie'ego. Jakby jeszcze było mało i jeszcze Devil Deal'a drugiego, więc tamta skrzynka jakby mnie nie tepnęła, to i tak bym dostał tego Lamp of Coal'a, czyli idzie wszystko idealnie po prostu. Znaczy idealne nie jest to, że ten Devil Deal się teraz zrespił, bo niestety jak się zrespił teraz, to znaczy, że nie zrespi się później. Szansa dalej będzie te 36,2. Box of Friends, Blue Map. Poproszę. Wszystkie Secret Roomy odkryte to jest jedna z lepszych map według mnie, bo Secret Roomy mają świetne przedmioty. I lustra nie będę czyścił z prostego powodu. Mianowicie chciałbym zdążyć na Boss Rush, więc ja tutaj trochę tak pośpiesznie biegam tak dalej, bo chcę mieć też go z głowy. Stoję dobrze czasowo, bardzo dobrze. Tutaj sobie jeszcze zerknijmy, co mamy tutaj. Piguły, jakaś fajna. Power Pill. Wezmę Power Pilla tylko, bo chcę móc się bawić na przykład żebraczkami czy coś takiego. Dobra, schodzimy do Minesów. Muszę pamiętać tylko, żeby przypadkowo nie zejść do... O, pieniążek się zrespił, szkoda. Do Mauzoleum, bo wtedy nie zejdę do bestii. I będę musiał też jakiś trinket gdzieś wyrzucić, ale to na spokojnie, tym się jeszcze nie martwię. Runy! Bardzo dobry ziomeczek. I wejdźmy jeszcze do Curse Rooma. Jak się używało tego Soul of Judas? Nie chcę w sumie tej skrzynki otwierać. Whatever. Teraz weźmy... Weźmy Power Pilla. Myślę, że Power Pill tu będzie dobry. No, otwórz się. W Secret Roomie mamy co? Inner Childa. Poczekajmy z tym itemem. Ja mam dużo revive'ów, tych nie potrzebuję. Może dostaniemy jakieś perfro, może dostaniemy jakieś D6. Kto wie. I powinienem zbierać już wszystkie pieniądze. Ja myślę, że tutaj, żeby się wywalić, to będzie dość filozofia. Bym musiał się naprawdę postarać, żeby się tutaj wywalić. I skrzyneczka. Ała. Ała. Ci goście raz mi skończyli streaka, więc nienawidzę ich za to. Dzisiaj się wam to nie uda, koledzy. No przepraszam bardzo, jestem nieśmiertelny. Na czwartym piętrze. Skończył mi się damage z Red Stew niestety, więc już moje statystyki są absolutnie beznadziejne. Co mogę z tym zrobić, niż po prostu grać dalej? Mamy kolejny secret room, bardzo chciałbym go otworzyć. Jezu, jakby gra mi dała ten trinket, że dwa secret roomy na mapie. Oj, Jezu, to było takie dobre. Albo z planetarium ten item, że też dwa secret roomy. I że secret roomy dają damage, tears upy, przepraszam. To by marzenia się po prostu spełniały, nie? To byłby dowód na to, że marzenia się spełniają. I nie mam jak wejść do sklepu, teoretycznie. Praktycznie wejdę tam po prostu bombą, zobaczę co tam jest. Może będzie coś naprawdę dobrego. Co ty na to, gro? Restock. Ostatnio restockiem nie udało mi się nic ugrać, ale uda mi się coś ugrać na pewno momskejem. I szukajmy planetarium. Ono gdzieś musi być. A tego minibossa po prostu zabijmy, on mi da fajną ilość bomb. Dycha! Dzięki! Kolejna już w tym ranie. Która to? I beznadziejny trinket. Mogę go wziąć, albo jeszcze go nie będę brał. Ja mam darmowe sklepy właśnie przez ten mój trinket, zapomniałem o tym. Powinienem o takich rzeczach pamiętać. Mamy planetarium, okej. Czy chcesz mi dać tears upy za planetaria? I jeszcze będę miał więcej secret roomów dzięki temu. O Boże, proszę daj mi to. Ja naprawdę nie chcę tego. Ja nie chcę Terra, ja chcę Luna. Dajcie mi Luna. Luna, Luna. Jest Luna. O mój Boże, czy nie może być lepiej? Na poważnie pytam, nie może być lepiej? Wszystko się dzieje według mojej myśli. Co to jest za run? Tylko niestety Luna zacznie działać na następnym piętrze dopiero. Ale to nie jest to dużym problemem. Zamiast tego wejdź sobie do Treasure Roomka, w którym mamy Common Colda, weźmy. Czemu nie? Coś czułem, że ten drugi item nie odda i nie oddał. A ty mi dasz charge'a jednego, żebym mógł sobie zrespić dychę. Piątak też może być. Zrobiłem to głównie po to, żeby się wyleczyć, ale oddał mi dosłownie pieniądze i mam full HP, jakby mega, mega na plus na tym wyszedłem. I wiecie, co mogę zrobić z tym Power Pillem? Postawić tu bombę i wejść na Power Pillu i nie dostać nic ciekawego. Okej, idziemy stąd. Idziemy bić bossa, którym potencjalnie jest Gideon. To jest Gideon, oczywiście, że to jest Gideon. No, to nie jest zły boss, tylko długo się go bije. To jest... Nie lubię właśnie tego, że go się tak bardzo długo bije, ale naprawdę ten boss jest po prostu znośny i tyle, no, co mogę o nim mówić. No, ale ludzie go hejtują, bo nie można go one-shotować. I też zauważyłem dzisiaj coś bez Sacrifice Roomów. Trochę... Trochę dobrze w sumie. W końcu coś nowego w Devil Dealku. Brimstone Bomby, Guppy's Tail. Nie stać mnie na Guppy's Taila. Jakbyście podmienili się cenami, to by było bardzo miłe. Nie biorę nic, nie mam co brać. Weźmiemy jeszcze tego Inner Childa z tej mapy i lecimy na następne piętro. Chociaż trochę czasu na to nie mam, dobra, kij w to. Czemu dalej jest tu HP Gideona? Okej, już nie ma. I dobra, pierwszy secret room mamy tutaj na górze. Od razu sobie wejdźmy do niego. Właśnie mamy dodatkowe tearsy, tutaj na dole jest kolejny secret room. Też od razu do niego wejdę. I dwa super secrety mamy, to też jest świetna sprawa. Wejdźmy też tutaj. Jako że mam już bardzo duży fire rate, to możemy spróbować tutaj wejść i dostać...
może być w sumie. Nie jest takie złe. I najgorszy pokój na tego bossa, bo nie mogę stanąć po prostu w prawym górnym rogu bądź lewym górnym rogu i po prostu go szczizować, bo akurat są w tych miejscach kolce. Ale mogę stanąć sobie tutaj, o, i go po prostu tak o zabić jakby. I mój piesek się obudził. Anusia wstała i tak stoi po prostu. Prawdopodobnie będę musiał zaraz wypuścić. Ale mój pies to jest śmieszny pies bardzo. I ulubione miejsce do spania. Może już mówiłem tą historię kiedyś, ale mogę ją powtórzyć, bo w sumie pewnie jest sporo też nowych osób. Mój pies kocha spać w szafach. Nie, nie przesłyszeliście się. Mam dosłownie otwartą szafę z poduszką i ona sobie tam śpi. Jezus Maria, ile my światła robimy. Blue Map, bardzo solidna synergia z właśnie Luną. I Dreamcatcher, weźmy Dreamcatchera w sumie. Nie wiem, czy z niego skorzystam tak mega. Stem Cells jest słabe, Epifora jest ok. Dalej się modlę o ten Rock Bottom, bo to ma w sumie teraz bardzo duży potencjał. Jakbym tak Epifory nastakował tak w pełni, to by to grę wygrało dosłownie. Teraz wysadźmy ten kamień z X-em, może kolejna skrzynka, no. Nie mam Gapi Stale'a, gro. Dobra, dzięki. Zobaczmy, tutaj bardzo dobry trinket. Okej, zróbmy tak, weźmy Storkeya, wyrzućmy w treasure roomie, żeby nie zapomnieć o właśnie Red Keyu, żeby odblokować Night Keepera. Weźmy sobie tą kartę z powrotem, może trafi się jakiś dobry spacebar. Kluczyk jest na promocji, to od razu go kupię i otworzę tą drugą skrzynkę. Proszę, daj dużo dropów, beznadziejnie. To weźmy, zróbmy, wsadźmy tam drugi trinket od razu. Może jak użyję Red Keya na piętrze, gdzie dostanę te Red Keye, to może się trafi, nie wiem, planetarium z jakimś dobrym itemem, czy treasure room, devil deal. No te red roomy potrafią zrespić wszystko, nie? Jak mała szansa by na to nie była. Ej, aż dziwnie się czuję. Jakby mówiłem wcześniej o tych curse roomach, sacrifice roomach, przepraszam. I ich nigdzie nie ma. Przeszedłem wszystkie pokoje, nie ma sacrifice roomów. Umrzyj, umrzyj gościu, elo, dzięki za bomby. Dostałem devil deala, niestety mi nie stać na dobry item. No ale crawl space byłby spoko, no ale wolę moją kasę, wolę sobie stakować pieniądze, stakować damage, więc sobie to zostawmy. Old bandage jest niesamowicie słaby, no jak będę dostał obrażenia, to będę dostawał muchy, więc czemu nie, coś to zrobi, o, tak to powiemy. Dobra, na boss rusha raczej nie zdążę, o ile nie znajdę full karty jak najszybciej. Idziemy w lewo. O Jezu, ale mój fire rate jest beznadziejny, muszę wszystkie secret roomy odwiedzić jak najszybciej też. No jak nie zrobię tego boss rusha, to w sumie nie będę narzekał, nie będę miał tego beznadziejnego unlocka. No ale też spoko by było mieć wszystko zrobione, a nie tam jeden checkmark missing, nie? Postarajmy się to zrobić. Jest! Dobra, jest karta. To ją od razu sobie wezmę, może będzie w tym kierunku boss? Jest boss, okej. To możemy go szybko zabić, wejść do boss rusha i po prostu go zrobić. Super! No tylko mam 15 sekund na zabicie, nie wiem czy to wystarczy. No jak ona nie będzie mnie atakować, no to nie wystarczy. Sekunda zabrakła. O Jezu, najgorzej. Dobra, bierzemy cokolwiek, wychodzimy stąd. No tego boss rusha zostawimy sobie na jakąś inną datę. Ja już mam trochę dość tego keepera. Po prostu nie będzie mnie prześladować te sticky nickels, nie? Jakby. Szukajmy pozytywów, jak to już często lubię mówić. Co mi to da? Coś fajnego? The World, o, sobie kliknę The World. No jakby ten boss mnie atakował częściej i dawał okazję się trafić, to bym to zrobił, ale... O, Lazy Matman, siema. O, może rolka siądzie, okej, nie podnoszę tego. Nie potrzebuję szans na planetarium, bo już nie mogę jej zwiększać, już dostałem. I lecę do reszty moich specjalnych pokoi, bo może w tym drugim sekrecie coś będzie fajnego, e? Może? Może taki Rock Bottom? Nie? Szkoda. A w arcade'zie? Też nic. Biznesmen, I guess. Stonks. Odwiedźmy nasz jeszcze przedostatni sklep, bo jeszcze będzie jeden. Jeszcze treasure room też. Jest okej. Okay. Przedmiot. Parting Baby jest naprawdę nie najgorszy. I Eraser? Podziękuję. Wystawmy sobie te czaszki, może coś fajnego siądzie? Dwa hosty. Mam czas teraz, nie muszę się spieszyć na żadnego boss rusha, nie muszę się spieszyć na nic. Tak naprawdę mogę sobie na spokojnie te pokoje czyścić, robić sobie więcej pieniędzy. Na Ascendzie dużo kasy zarobię, bo ja tego Wooden Niklasa nie odpuszczam, nie? Po prostu nie jest za dobrym przedmiotem na tą postać. Szczególnie jak mam Money Equals Power, że za każdą monetę dostaję damage. Deep Pockets by się bardzo przydało. O, co to jest za pokój? Okej? Pierwszy raz go widzę. Nieironicznie mówię, pierwszy raz to widzę. Dwie skrzynki. Mam Momskeya, to odda bardzo. Nie oddało. Znaczy ta na górze była okej. Okay. Chyżość w dół. Chyżość? Widać, że bardzo autor moda Isaac z bazaru starał się osiągnąć bazarowy efekt. I niestety mu to wychodzi. Okej, nic tu jeszcze nie mam, trinkety. Mam jeszcze ten shot speed up, jego bym wziął już. I dobra, lecimy na Ascenda. Okej, jesteśmy w Mauzoleum drugim, możemy sobie... fajnie to wyczyścić. Tylko mam problem z moimi statystykami ogólnie. Ta Luna mnie kieruje jeszcze, no ale na bestii nie ma secret roomów. Więc niestety będę musiał modlić się, że jak będę wracał i podnosił resztę tych itemów, co zostawiłem, to tam będą jakieś fire rate upy, damage upy, jakieś carry itemy po prostu, żebym mógł to wygrać już.
Phila Griffeder. Spóźniony i niepotrzebny. W sumie, ja to nagrałem w piątek, dzisiaj oglądacie film z piątku. Dosłownie mówiłem, że ten item lubi się pojawiać w momentach, kiedy jest się zlokowanym na Devil Delay. Dosłownie teraz się to wydarzyło. Co za ironia losu. Dobra, wysadźmy sobie te skrzynki. Coś fajnego, fajne rzeczy. Mom's Game Moment. Okej, wejdźmy sobie do kolejnego secret roomku, w którym możemy znaleźć... Brak itemów. No niestety. Ja bym chciał taki hype item mega. Jest i Dad's Note i wejście do Ascenda mnie to na razie nie interesuje. Chciałbym resztę rzeczy znaleźć. Beznadziejny trinket, bierzemy sobie tylko boosta do statystyk. I chciałbym jeszcze znaleźć sklep. Może w sklepie będzie jakiś taki fajny przedmiot. Champion's Belt. To bym chciał chyba najbardziej. Okej, jest sklepik. Wejdźmy sobie z kompostem, może nie. Mam bardzo dużo kasy. Ja pod kątem obrażeń w jakim stopniu jestem ustawiony, myślę. Bo na stakować 99 coinów i moje obrażenia naprawdę będą bardzo, bardzo solidne. I też na sędzie nie będę miał co kupować, będę po prostu z full kasy biegał, więc to, że będzie full kasy, to jest po prostu gwarantowane. Jest i treasure room, jest też skrzyneczka, którą chętnie zaraz wezmę i... Weźmy metal plate'a. Wiem, że widziałem na cutscence, że był metal plate, jakby sobie od razu wezmę. I coś tutaj, dużo kasy, dużo pick-upów, bardzo dobrze. I całe piętro mam już zlutowane, musimy tylko lecieć już na Ascenda. I zobaczymy, co skrywają dla mnie te treasure roomy, które zostawiłem z tyłu. Może coś naprawdę, naprawdę dobrego. Oj, miejmy nadzieję. Naprawdę miejmy nadzieję, że jakiś C-section nawet siądzie. Mam ochotę na C-section dzisiaj. Wydałem, nie ma. Ogarnij się! Co masz na myśli? Co masz na myśli mówiąc, że nie ma? Jak mógłbyś mi dać nasze oszczędności? Macie cierpieć ze mną, słuchając tylko. Cała gra przetłumaczona, noż całą grę chłop przetłumaczył. Wnocha, umrzyj. No nie wskrzeszaj ich. Dobra. Pertro! Weźmy Pertro. Potrzebujemy Pertro. Tylko muszę wziąć... Muszę wziąć fragmenty klucza. Najgorzej. I teraz gram jeszcze czuję Pertro. Dobra, lecimy dalej po prostu. No może znajdę coś do spertrowania. Może. Oby. Dajcie żebraka jakiegoś. Kolejne przejście, ale ja wolę już żebraków szukać. Ja muszę jak najszybciej to Pertro już użyć. Nie ma żebraków. Dobra, lecimy dalej. Autodestrukcyjny i zaniepokojony. Zupełnie jak jego ojciec. Spójrz, kogo musi podziwiać? Znowu jesteś biedny? Prawda? Zamknij się, Magdo! Zamknij się! Jeśli będziesz mnie tam naciskać, wyjdę! Dobrze, wyjdź! Poradzimy sobie bez siebie! Porzuć nas tak, jak porzuciłeś siebie! Jak to brzmi? Czy jakość tych mikrofonów świetna po prostu. Kocham tego moda. Okej, jeszcze nie tutaj, jeszcze mogę... Nie, tu już są te red key'e, okej. To weźmy jeden, kliknijmy tutaj, jest... Daj item! Nie daj tema. To jest właśnie, to jest najgorszy miniboss, jakiego mogłem w tej chwili dostać. Ale zróbmy tak, weźmy to, może jakiś red chest, który dropnie, da item do spertrowania. To jest bardzo, bardzo możliwe. Teraz ten guppy steel by się przydał. Cholipka. No jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie i trudno, no. Będę musiał sobie radzić bez, bo ten tainted keepera też trzeba mieć z głowy odblokowanego już. O! Maybe? Co ty na to? O! Dobra, użyjmy tego od razu. I mogę tutaj Pertro kliknąć, dostać. Okej, przedmiot, może być. Naprawdę nie ma w nim nic złego. Mogę jeszcze zrobić coś takiego, wysadzić to. Nie dostać pieniędzy niestety. Tu jeszcze był jeden Wheel of Fortune, to też mogę wysadzić. Wracam się teraz po tego Red Key'a i jeszcze po mój trinket z damage'em. Dziękuję. Wolałbym trinket z tearsami, bo ja osobiście wolę tearsy, ale whatever. No z czyszczeniem pokojów idzie okej, ale czy z czyszczeniem bossów będzie szło tak dobrze? Szczególnie dogmy, bo tutaj się dogmy boję najbardziej. I tu już się zaczynają treasure roomy, które zostawiłem. Może dostaniemy jakieś, proszę, god tier itemy. Bardzo ładnie o to proszę. Jezus Maria, jaki ty jesteś tanki! Gościu! Jezu, ile on strzałów tankował. Z czyszczeniem tainted przeciwników nie jest tak kolorowo. Z niektórymi. Baterie! Okej. Ja byłem w tym treasure roomie? Nie pamiętam, żeby tu był. Nie, no najwyraźniej byłem, czyli jeszcze nie tutaj, dopiero na następnym piętrze dostaniemy właśnie przejście dalej. Dostaniemy treasure room, a nie przejście dalej, co ja gadam. Ja bym sobie te bateryjki pootwierał, może więcej pieniędzy zrobię, szybciej dostanę ten max damage'u, który potrzebuję. Dobra, kolejne piętro. Musisz odpokutować, musisz wyznać swoje grzechy i zostać zbawiony. Pójdź jego światło do swojego wnętrza, oczyść swoją duszę. Jesteś szalona, posuwa się za daleko, czy ty siebie słyszysz? Módlcie się ze mną. Módlcie się o swoje zbawienie! Przyjdź! Módl się z nami, Zachu! Wiesz, czego zdaję sobie sprawę? Że to brzmi jak przedstawienie w podstawówce. I że macie klasowo coś zrobić, czy z jakiegoś kółka teatralnego. Ale dobra. Proszę o dobre przedmioty. Bardzo, bardzo ładnie proszę. Co wy na to?
Okej. Trochę laka nie mam, ale na pewno ten przedmiot w jakimś stopniu pomoże. Skrzyneczka z karmą, którą ostatnio odblokowaliśmy. Niestety nie ma tutaj nawet donation machine, żeby cokolwiek z tym zrobić. Zbyt sytuacyjny trinket po prostu. No i niestety na tym piętrze już nic nie zostało. Czyli sobie wezmę jeszcze dychę, mam full kasy, dziękuję. Już miałem mówić, że no, że może jednak tej full kasy nie będzie. Może jakieś żebraki mi zabiorą kasę. Masz dychę, masz full kasy, masz full damage'u. Giga dobry run po prostu, giga dobry. Nawet jeżeli nie popisuje się jakby statystykami, to jednak popisuje się tym, że dużo utility i dużo szczęścia mi siada. Plus jeden damage weźmy. Może znajdziemy w treasure roomie, tym pierwszym, co go też minęliśmy, Book of Belial. To wtedy da mi mnożnik i wtedy będzie większa szansa na to, że wygram. Bo Book of Belial i Blood of Martyr jakby mają synergię, co jest bardzo ciekawe akurat. Wow! Crawl Space. A w nim? Coś dobrego? Nie. Może jakaś dobra rzecz? Też nie. No Blasting Cup nie jest jakby złym trinketem, on nie jest trinketem typu wyrzuć to od razu, tylko jest po prostu gorszy od tego, co mam. O lol, ale ich ścięłem. Czy to nie byli przeciwnicy z Drossa? Tutaj Dross powinien być w sumie, a nie Downpour. Dopiero zdałem sobie z tego sprawę. Ciekawe bardzo. Dobra, i lecimy na basement pierwszy. Dokąd idziesz? Czekaj! Potrzebujemy cię! Twój sen cię potrzebuje! Wyrządza więcej szkód niż pożytku. Po prostu nie mogę już tego robić. Przepraszam. Proszę! Proszę, nie zostawiaj nas! Przykro mi. Nie uderza to tak hardo. Mógł gościu zrobić, że innym głosem mówi troszkę intro, takim bardziej intro, wiecie o co chodzi. I tym głosem to powiedzieć, to by siadło mocniej, ale czego ja wymagam od bazarku, nie? Okej, okay. Treasure room. Całą grę tu na mnie czekał. Niezły. Dobra, taki mnożnik też przygarnę. Nie spodziewałem się, że w pierwszym treasure roomie był quality 4. Jakbym wiedział, to bym go brał na start, byłoby milion razy łatwiej. Dobra, jest przejście dalej do dogmy. Ja bym sobie jeszcze triumfalnie, jak już wszystko zacząłem czyścić, to sobie wszystko wyczyszczę. Może coś znajdę, może trafię jakiś rzadki pokój. Już jeden dzisiaj znaleźliśmy. Dobra. Go dogma. Myślę, że 20 damage'u i 2 fire rate'u około wystarczą. Jeszcze range up, dzięki. No i 4 serca i jeszcze 9 żyć, ale bardziej te 9 żyć wziąłem po Gapiego, który nie wyszedł, więc szkoda. Tainted Keeper, chodź tutaj przyjacielu, najlepsza postać w grze. Bynajmniej jedna z lepszych. I Mom's Knife, co wy na to? Mom's Box. W sumie to nie jest złe. Weźmy. Będę miał więcej damage'u z Curved Horna, plus 6 to mi daje. Dobra, bierzemy to. Raczej bez healingu się obejdzie. O Jezu, ale to głośne było. Ała. Już miałem ściszać, ale samo się ściszyło, samo się skapło, że coś jest nie tak. Ała, kijowo się ustawiłem do tego jednego ataku. Ała. Lamie na dobrym podejściu. Okej, okay. Pierwsza faza, dead, jeszcze druga i reszta. Okej, okay, umiera dobrze. To jest bardzo zwykłe, dobre po prostu podejście. Nie jest ono niczym takim mega specjalnym, ale czasami takie rany się trafiają. Okej, okay, horsemeni. Nie powinno być z nimi takiego ogromnego problemu. O ile teraz wykrakałem, ale to inny temat. No na pewno te ogniska będą kierować, to jest pewne. Okej. Okay. Według mnie najlepszy horseman dead. Reszta to jest po prostu taka powtarzalność. Po prostu ciągle się powtarzają, ataki. Trochę nudy. Ja mam tą epiforę! Ja strzelałem w jednym kierunku. Mogę sobie tirsy stakować, dlatego ja tak szybko strzelam i tak dziwnie strzelam. Dobra! Zapomniałem o epiforze, ona tu kieruje troszkę teraz. No przestań tymi muchami strzelać. Nie mogę zmieniać kierunku. Dobra, umarł. Już zmienię ten kierunek, bo żeby wyczyścić. I stakujemy dalej epiforę. To jest moje jedyne źródło tirsów teraz. To naprawdę dobrze pomaga z DPS-em. Okej, ty sobie war umieraj, dziękuję. Jeszcze defa porobić. Może jakiś fajny trinket, może tears up w trinkecie byłby spoko. No w sumie byłbym w stanie tego horda wymienić tylko na Kensera tak naprawdę. No i akurat stronę zmienił. Umrzej, dobra. Najłatwiejsza część walki z bestią. I teraz w tym zakończeniu będzie gadanie, że będzie dialog jakiś ojca z Isaaciem, więc nie skipte wam tego, puszczę wam to całość, bo też to będzie przetłumaczone na polski. Już się boję, jak to brzmi. Dobra, ja zacznę stakować w tym kierunku epiforę, bo teraz będziemy w tym kierunku lecieć. No o ile zaraz zacznie się faza... No właśnie, no i teraz tutaj stakować. Faza, gdzie bestia czeka na śmierć. I po bestii. Bardzo łatwa, bardzo przyjemna walka. Mamy nieoficjalnie skończonego Keepera. Jeszcze będę musiał boss rush, ale jak już mówiłem, zrobię to kiedy indziej. A ja, nie przerywając Isaacowi z bazarku, dziękuję wam za obejrzenie, za wysłuchanie, za uwagę i... Strzała! Mógł zobaczyć przed sobą echa swojej przeszłości. Widział matkę opłakującą stratę syna.
widział, jak ojciec ich opuszczał, nie odwracając się, żeby się pożegnać. Widział śpiącą matkę i ojca wyjmującego pieniądze z jej torebki. Słyszał ich nocne kłótnie, które nie dawały mu spać w nocy, i poczucie winy z powodu tego, co według niego powodował. Podczas tych nieprzespanych nocy czuł ból brzucha i widział swój cień w szafie, czekający na niego. Kiedy wstał, poczuł, jak strach opuszcza jego ciało. Jego wstyd i zmartwienia zostały wyciągnięte z jego istoty. Gdy stał się lżejszy, jego wspinaczka stała się jeszcze szybsza. Widział swojego jedynego prawdziwego towarzysza, żywego i zdrowego. Znowu zobaczył matkę i ojca przytulających się. Poczuł, jak matka całuje go w głowę po tym, jak odmówił modlitwę, i pocieszenie w postaci świadomości, że ktoś nad nim czuwa. Widział swoje narodziny i twarze rodziców pełne radości i optymizmu. A potem nic nie widział. Czy jesteś pewien, że tak chcesz zakończyć tą historię, Izaku? To ty to piszesz, to nie musi się tak skończyć. A może opowiemy to inaczej? Może szczęśliwe zakończenie? Okej, tato. Dobrze, robisz się już śpiący? Tak. Okej, więc Izak i jego rodzice mieszkali w małym domku na szczycie wzgórza.